Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Ten film będzie przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób zainteresowanych tematem takiej maski pełnotwarzowej do snurkowania i nawet zanurzenia się do 3 metrów, która jest sprzedawana przez sklep Decathlon. Więc jeżeli nie jesteś zainteresowany tym filmem, bo temat maski pełnotwarzowej o nazwie Subea Easy Breath 900 Ciebie nie interesuje, to po prostu przejdź dalej, nie oglądaj dalej tego filmu, bo nie będzie Cię to w ogóle interesować. Ale jeżeli jesteś tym zainteresowany, bym bardzo szczegółowo omówił pewne swoje przeżycia, pewne swoje wnioski oraz co się wydarzyło w kontakcie, w komunikacji z Decathlonem, no to zapraszam do oglądania dalej. W tamtym roku, czyli 2023 roku, w sierpniu wybraliśmy się do Egiptu Marsa Alam Hotel Acacia Swiss Resort. Po co? Po to, żeby sobie po prostu wypocząć trochę po ciężkim roku, coś takiego. Przed wyjazdem postanowiłem, kupię może jakiś nowy sprzęt, czyli nowe maski pełnotwarzowe, do których nigdy nie byłem przekonany. Nowe płetwy i będzie super. Nagram przy okazji film z rafy, która tam się znajduje przy hotelu z dwóch pomostów. No bo jak wiecie, zawsze gdy gdzieś jestem, to nagrywam jakiś film o hotelu, jak to tam wygląda szczegółowo. Fajnie. Pojechaliśmy na zakupy do Decathlona w Bytomiu. Poprosiłem panią z obsługi, żeby mi doradziła względem wyboru tej maski do pływania, żeby dopasowanie tu zrobić odpowiednio, bo nie ufałem sobie względem tego wyliczania tam tych centymetrów z tej instrukcji na ścianie. Nie ma najmniejszego problemu, założyłem jedną, tą ML mi najbardziej pasowała według mnie, była dla mnie najwygodniejsza, docisnąłem, sprawdziłem, ta pani też uznała, że jest ok. Ale dla żony kupiłem tą mniejszą, SM, ten mniejszy rozmiar, no i też wszystko było ok. W sklepie delikatnie parowała, ale od razu Wam mówię, że to tylko w sklepie, w morzu nigdy nic nie parowało, więc kwestia tutaj parowania w tych maskach świetna. Nie paruje, po prostu jest spoko, ale nie o tym teraz. Więc mając już ten sprzęt, jeszcze kupiłem sobie tam płetwy nowe. I można uznać, że fajnie, super. No i co? No i będąc już, że tak powiem, wyposażony, potem polecieliśmy do Egiptu, byliśmy już na miejscu i następnego dnia po przylocie uznaliśmy, że trzeba spróbować ten sprzęt użyć, pójść do wody, ciepła woda w morzu, wiecie, no fajnie. Znaczy wiecie, osoby, które w Egipcie były, to wiedzą. Kto jeszcze nie był, no to nie wie. Nawet bardzo fajna, ciepła woda, po prostu aż się pięknie pływa. Jeżeli chodzi o snorkeling, to już w ogóle bajka. No i co? Założyliśmy najpierw te maski, przetestowaliśmy sobie je w basenie, opłukaliśmy. Wszystko ok, spoko. Dobrze. Poszliśmy sobie na pomost, założyliśmy sobie te maski, założyliśmy sobie te płetwy. No i co? No i z pomostu schodzimy sobie drabinką do morza, od razu patrzę, pięknie, rybki, rafa, no bajka, no. Ok, założyliśmy sobie te maski. No i co? I weszliśmy już tak do wody, że już wiecie, położyliśmy się na wodzie i sobie powoli płynęliśmy, bez żadnego szybkiego pływania. Woda była w miarę spokojna. Może wiecie, tak faluje, tam nie ma jakichś takich fal. No a jak są takie, to jest flaga czerwona i nie można wchodzić do wody. Tak więc ratownik też był, ludzie dookoła się kąpali i spoko. No i płyniemy tak powiedzmy z 5 sekund czy 10 sekund. No oddaliliśmy się delikatnie od tego pomostu, tak żeby być w zasięgu widoku ratownika, który siedział i patrzył. To był ten lewy pomost w tym hotelu. Jak się patrzy od strony hotelu, w stronę morza. No i co? I po około 5-10 sekundach zdarzyła się taka sytuacja, że wiecie, spokojnie człowiek oddycha. W tej masce. Takie wdechy sobie robi normalne, takie pełne. I zdarzyła się sytuacja taka, że jak już byłem na wydechu, ja chcę zrobić wdech, a słyszę takie kliknięcie i zatkał się ten zaworek, który znajduje się w tej rurce. W tej rurce u góry, tam jest taki poruszający się element, takie jakby U i płaskie u góry, taki jakby walec, takie coś. Od góry gumowane, więc gdy jest na przykład wysoko woda, gdybyśmy pod wodę szli, to się unosi i zapycha się, czyli zatyka się. I przy wejściu pod wodę, perfekt. Tylko, że my nie wchodziliśmy pod żadną wodę. Tylko snurkowaliśmy głowa w dół, tak jak co roku to robimy, można powiedzieć. Patrzymy sobie na rybki. Tam nie było żadnego, wiecie, szaleństwa, nie wiadomo czego. Bardzo spokojne pływanie na spokojnej w miarę wodzie. No i, wiecie, wdech robię,
A ta maska cała mi przywarła do twarzy. I z bardzo spokojnego człowieka, bardzo spokojnego człowieka, zrelaksowanego, zaczęła się, można powiedzieć, walka o życie. Wiem, że to, co teraz mówię, może dla Was być śmieszne, ale od razu chcę podkreślić jedną rzecz, że ja mówię o produkcie Subea EasyBreath 900. Nie mówię o tych 500-kach, 540-kach, tych innych produktach, bo one są diametralnie inne, chociaż wyglądają podobnie, o czym zaraz powiem. Mówimy tylko o 900, która jest najdroższa i nadaje się także do zanurzeń do 3 metrów. O co chodzi? W tym momencie, gdy ta maska mi przywarła, ja nie miałem powietrza w płucach, no bo chciałem je pobrać. Normalnie, wydech, wdech, prawda? Nie miałem jak tego wdechu zrobić. Maska niemal natychmiast cała się jakby przykleiła do twarzy bardzo mocno, a ja nie mogłem wziąć wdechu. No bo czym? Uszami? Nie ma opcji, żeby, wiecie, jakby popchnąć te powietrze ustami, żeby ten zaworek się tam odetkał. Nie ma takiej opcji, bo tego powietrza tu nie było. I z bardzo spokojnego człowieka w kilka sekund stałem się człowiekiem bardzo, bardzo zdenerwowanym, wręcz walczącym o życie. Wiem, może to brzmieć nieprawdopodobnie, ale tak było. Tak więc w ciągu dosłownie tych 2-3 sekund tej takiej, to trwało jakby wieczność, zdecydowałem o zdjęciu tej maski szybko. Więc ekspresem ją wyrwałem po prostu z siebie i co ciekawe, obok patrzę, a moja żona, dokładnie ta sama sytuacja. Już wiedziałem wtedy, że walczymy tak jakby o każdy oddech i chcemy jak najszybciej wydostać się z tej wody, wejść na drabinki, na pomost i po prostu, wiecie, uspokoić tętno, uspokoić oddech, po prostu, żeby było bezpiecznie. Dobrze, że dostrzegł to ratownik na pomoście i od razu wstał i rzucił nam tą taką bojkę pomarańczową, taką większą, tą ratowniczą na sznurku. Co to spowodowało? Spowodowało to to, że mogliśmy się jej chwycić i zaczerpnąć powietrza. I on wciągał akurat ten sznurek, dzięki czemu szybciej dotarliśmy jakby do tych schodków, po których się wchodzi na pomost. Powiem Wam tak, to przeżycie było jedyne w moim życiu, które było tak dramatyczne. Ja już ostatnio trochę o tym zapomniałem, ale zbliża się sezon letni. Akurat ktoś komentował pod tamtym filmem ostatnio, więc postanowiłem, że przekażę Wam trochę więcej informacji na ten temat, po to, żeby być może zabezpieczyć Was, Wasze dzieci czy Waszą rodzinę przed naprawdę bardzo niebezpieczną sytuacją, którą nie tylko ja miałem, bo wystarczy, że wejdziecie na stronę decathlon.pl, wejdziecie w opinię i przelecicie kilka tych stron. To taką sytuację, jak ja miałem, już miało kilka, jak nie kilkanaście osób. To nie jest pojedynczy przypadek. Być może nie skończyło się to jeszcze nigdzie śmiertelnie czy jakimś krytycznym wypadkiem, bo być może o tym nie wiemy, bo ktoś tego nie napisał w opiniach, tego nie wiemy. Ale moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że używanie tego modelu Subea EasyBreath 900 może skończyć się tragicznie, krytycznie dla zdrowia użytkownika. Jeżeli ktoś jest doświadczonym snorkelingowcem, że tak powiem, nurkiem, pływakiem, to raczej sobie w tej sytuacji poradzi. My sobie poradziliśmy. Szybko zerwaliśmy tą maskę z siebie, głowa do góry, szybkie pływanie i zaczerpnięcie powietrza. I ten taki stres, trzeba było to opanować. Nagle tętno wzrosło, nie wiem do jakiej wartości. Ale było krytycznie, naprawdę. Ja takiego czegoś nie miałem. Wyszliśmy na zewnątrz, to znaczy weszliśmy na pomost i tam usiedliśmy na schodkach. I tak jakby, może przesadzam, że życie nam przeleciało przed oczami, ale był strach, naprawdę był strach. Zaczęło się wszystko uspokajać, oddech. I nie umieliśmy uwierzyć w to, że tak drogi, taki sprzęt, taki dobry marketing mający, może takie coś zrobić. Pływamy z maskami i rurkami już od wielu lat. Nigdy nie było problemu. Różne rurki. Z zaworem stop i bez. No i co? Co się stało dalej? Dalej oczywiście poszliśmy z pomostu w stronę już do siebie, to znaczy nad basen, do pokoju, ale mocne to były przeżycia. No ja nie umiałem w to uwierzyć, że to tak się stało po prostu, ale tak się stało. Na basenie, gdy testowaliśmy ten produkt,
Problemu nie było. Nawet w takiej plaży, bo w Acacia Swiss Resort jest taka plaża w morzu, jakby wycięta w rafie. Tam też pływaliśmy. Tylko że tam, wiecie, te warunki co do morza są trochę inne, no bo tam tylko testowaliśmy, wiecie, tak głowę pod spód, wszystko jest ok i tak dalej. To nie ma odniesienia takiego do pływania w morzu. Słona woda, ale tam troszeczkę bardziej faluje ta woda. No i tam nie stoimy na podłożu, nie mamy go pod spodem, tylko pływamy na tej wodzie. Więc ta maska w stosunku do innych masek tego typu ma diametralnie inny ten zaworek, który zapycha dostęp powietrza. Był ze mną też kolega jeden, który miał taką dosłownie z bazaru tego typu maskę. Innego producenta, wręcz bym powiedział no name jakiś. Kupiony w Egipcie gdzieś na jakimś bazarze kilka lat wcześniej. Tamten zaworek składał się z trzech plastikowych kulek łączonych plastikiem i to się tu tak poruszało, że tak powiem. Żeby to się zapchało, te plastikowe, no to musiałoby być tylko i wyłącznie zanurzenie pod wodę, a i tak na 100% się to nie zapycha. Dzięki temu nigdy nie miał takiej sytuacji jak my na przykład, czyli że uniemożliwia to całkowicie dopływ powietrza. Szczególnie, że mówimy tylko o snorkelingu na powierzchni wody. Więc coś w tym modelu jest nie tak. Ktoś chciał bardzo dobrze być może, ale ten model jest w mojej opinii bardzo niebezpieczny. Co chciałbym Wam dalej powiedzieć? Zauważyłem też jeszcze jedną rzecz. To, co mówię, to jest tylko i wyłącznie w oparciu o moje praktyczne z życia wzięte faktyczne zdarzenia. Nie mam tutaj żadnych interesów związanych z tym, żeby mówić to, co mówię. Poza tym, że mówię to do Was, do moich widzów, żeby zabezpieczyć Was przed być może tragicznym zdarzeniem. Zauważyłem też taką rzecz. Po 10 minutach, po 15 minutach, zauważyłem leżąc na wodzie. I teraz możecie zapytać, jak leżąc na wodzie, jak potem miałeś już tego nie używać? No nie, musiałem nagrać te rafy, które znajdują się, żeby nagrać dla Was film o hotelu Acacia Swiss Resort, a nie miałem innego sprzętu. Więc potem na basenie w międzyczasie nauczyłem się na pół wdechu w nich pływać. Co znaczy, wiecie, że nie wydycham do końca powietrza tak i znowu, tylko tak. I w końcówce jeszcze zostawiam sobie ten mały zapas w płucach. Dlaczego? Bo gdyby się zapchało, żebym mógł muchnąć. Dzięki temu odblokuję ten zaworek, żeby znowu opadł. Nauczyłem się na tyle obsługiwać tą maskę, stąd w filmie o tym powiedziałem ostatnim na temat tej maski, że tak można sobie radzić. I udało mi się popływać jakby w niej, żeby trochę skorzystać z tego, wiecie, z tego świata, który jest pod wodą. A to gadaję, to już sam już ziewam. Ale posłuchajcie dalej. Jako, że już się nauczyłem jej obsługiwać, to pływając w tej masce, zauważyłem po około 10-15 minutach, że oddech mi rośnie. Tak taka, wiecie, częstotliwość. Czyli zamiast oddychać tak spokojnie, ja nic nie robiłem, niemal nogami nie machałem, rękami, po prostu leżycie jak taki placek i ewentualnie delikatnie obracacie delikatnie głowę i patrzycie. I co się stało? I leżąc w ten sposób zauważyłem, że coraz szybciej oddycham. Patrzę na te rybki i tak coraz szybciej oddycham. Myślę sobie, kuźwa, z jakiego powodu? Przecież nie jestem niczym zestresowany. Opanowałem tą maskę w miarę. Nie ruszam rękami, nogami. Jest komfortowo. Super. Coraz szybciej. Spojrzałem sobie na smartwatcha, jakiego tam sobie używam. Akurat jest w nim możliwość taka ustawienia i cały czas mam włączone co minutę sprawdzanie tętna, więc ja cały czas widzę, jakie mam tętno. Nawet teraz, jak tu siedzę, to mam tak. 84, 85, 88, 90, 90, 88. Cały czas pokazuje tętno i pod wodą w masce bez problemu to widziałem. I zauważyłem, że tam było ponad 100. Ja myślę sobie, z jakiego powodu? Przecież jeżeli to by było 70-80, leżąc na wodzie, to już by było jakieś dużo, prawda? Może 90. To ponad 100. 120, 115. Już wiedziałem, że coś jest nie tak. Dlaczego? Bo dzień wcześniej i dwa dni wcześniej poczytałem trochę opinii na temat takich masek pełnotwarzowych, bo wiecie, jak zdarzyła się ta sytuacja
taka krytyczna, no to potem zacząłem o tym czytać. No pewnie też zaczęlibyście to robić. Ja to zrobiłem. Więc doczytałem się, że na świecie, w różnych miejscach, na Bahamach, w wielu miejscach, podobno niektóre nawet hotele zakazują użytkowania w basenach, na plażach swoich, tego typu masek pełnotwarzowych, bo sporo było różnych incydentów, wypadków. Zapewne wielu ludzi, którzy ulegli tego typu wypadkom, incydentom, po prostu nie chcą o tym mówić, bo aż głupio. Nie chcą o tym pisać, nie chcą pisać opinii, nie chcą tego nikomu mówić i prawdopodobnie chcieliby po prostu o tym zapomnieć. Bo to naprawdę bardzo przykre takie zdarzenie jest dla człowieka, bo to jest niefajne. Bardzo takie. Trudno mi to opisać. Ale o co chodzi? Ja miałem taką sytuację, że ten tętno mi na tyle zaczęło rosnąć, i wiedząc, że podobno nie za dobrze w tej masce jest ta cyrkulacja powietrza, czyli świeże wpływa i zużyte wylatuje. A wiecie, że my jak robimy wydychamy dwutlenek węgla, dosyć duże stężenie. W związku z czym my nie powinniśmy tego wydychać. Dlatego te kanały w tej masce są tak zrobione, że wlatuje, oczyszcza świeże powietrze, tą szybkę, nic nie paruje i jak dmuchamy, to wylatuje. Ale nie działa to podobno perfekt. Czyli przy dłuższym pływaniu w takich maskach może dochodzić do takich sytuacji, o czym ja oczywiście wcześniej nie wiedziałem, bo nie było takiej informacji nigdzie, jeżeli chodzi o stronę Decathlona, czy w żadnych miejscach. Tak więc skąd mogłbym to wiedzieć wcześniej, tak? Pracownik w sklepie też mi o tym nie mówił. Nigdzie nie ma takiej informacji. Jest tylko marketing, jakie to jest super. I drobne uwagi, jak sprawdzić przed użytkowaniem. Dopiero teraz, w 2024, a w zasadzie od około września 2023 roku, gdy zgłosiłem po powrocie z Egiptu reklamację, żądanie wycofania ze sprzedaży tego produktu, dokładnie tego 900-ki, poddania tego pod weryfikację. Nawet napisałem, że rozważam zgłoszenie tego do telewizji. Została przydzielona jedna pani, nie podam imienia, nazwiska, do zajmowania się moją sprawą. Skontaktowała się ze mną telefonicznie. Było kilka rozmów telefonicznych, było kilka wymian mailowych. Ja to wszystko mam. Nie ściemniam tutaj w żadnym zakresie. Zgłosiłem cały incydent, opisałem całą sytuację. Zresztą możecie sobie wejść na stronę decathlon.pl i poczytać też i moją opinię. Została zatwierdzona. Jest nawet odpowiedź ze strony Decathlona na moją opinię odnośnie tego produktu, gdzie poinformują pracowników, wprowadzili zmiany w instrukcjach i tak się stało. Ja też dostałem na maila te informacje, że zostaną zmienione instrukcje obsługi, że załoga w sklepach zostanie dodatkowo przeszkolona czy poinformowana, w jaki sposób ostrzegać i tak dalej. Ale produkt nie został wycofany. Te maski moje zostały przyjęte, pieniądze zostały zwrócone. No i troszkę już o tym temacie zapomniałem. Ja wracam po prostu do zwykłej maski, do zwykłej rurki. Ewentualnie może jakieś przetestuję inne modele kiedyś, tak, tego typu sprzętu. Ale tej 900-ki ja już na głowę nigdy w życiu nie założę. Nigdy. I nikomu nie polecam, najgorszemu wrogowi nie polecam tej maski, naprawdę. Tak więc odnośnie tego tętna. Tętno rosło. Oddech rósł, ja w ogóle zero jakiegokolwiek stresu, nerwów, no zacząłem się denerwować tą sytuacją, że coraz szybciej oddycham. Popatrzyłem sobie, gdzie jest ten pomost, no tam, to zacząłem powoli płynąć w stronę pomostu. No i jak wchodziłem po tych drabinkach, zdjąłem sobie maskę, niemal od razu zaczęło się uspokajać mój oddech, moje tętno, niemal od razu zacząłem czuć komfort pewien. Więc coś musi być na rzeczy odnośnie tego, że nie ma pełnej wymiany. Przez co zaczynamy wdychać dwutlenek węgla i przez co może dojść do sytuacji takiej jak zawroty głowy, szybszy oddech, problem z oddychaniem, a w masce, w rurce jest ciężej oddychać niż bez takiego sprzętu. Bo to jednak jest łatwiej tak usta otworzyć i sobie wdech wziąć niż przez rurkę wyciągnąć, prawda? No i co? No i wtedy wiedziałem, że coś jest nie tak. No znowu wszedłem jeszcze raz do wody. Po chwili, po chyba 5 minutach usiadłem sobie. I znowu sobie popływałem, ale już wiedząc, że coś tu jest nie tak. Dlatego w filmie o tym po prostu powiedziałem wam ostatnio i teraz zwracam na to szczególną uwagę. Gdybyście musieli używać masek pełnotwarzowych, a szczególnie tego modelu 900, którego totalnie nikomu nie zalecam, to dam wam takich kilka moich rad, które sobie zanotowałem. Po pierwsze, warto ze sobą, jeżeli oczywiście nie umiecie pływać, mieć
założoną na siebie kamizelkę ratunkową, taką do pływania. Dlaczego? Ano dlatego, że gdyby coś było nie tak z maską, żebyście mogli się unosić nad powierzchnią z głową, bez nawet pływania, poruszania rękami, nogami. To może uratować wam życie. Gdy ten zaworek się wam tu zatka i nie będziecie mogli wdechu wziąć. To co ja miałem? Kilkukrotnie. Mógłbym to powtarzać wielokrotnie wręcz. Wtedy. Gdybym tą maskę miał przy sobie, to pewnie mógłbym wam to udowodnić i na jednej, i na drugiej bez problemu tak. Druga sprawa. Miej przy sobie bojkę ratunkową. Jeżeli nie masz tej takiej kamizelki ratunkowej, to warto ze sobą mieć albo kupić taką dmuchaną, albo mieć ze sobą tam, albo pożyczyć od ratownika taką bojkę ratunkową, tą co się unosi na powierzchni. Dlaczego? Ona może być przypięta takimi pasami, czy do ręki, czy tam do nogi. Chodzi o to, żeby w razie sytuacji awaryjnej było coś obok was, czego możecie się chwycić i wiecie, zdjąć szybko i w ten sposób zareagować. Bo jeżeli nie ma nic koło was, to jest ciężej. A jeżeli jest jakiś prąd, jakieś fale, oj, to nieprędko dostaniecie się do tego pomostu. Jeszcze jak przy pomoście jest kilka osób, które chcą wyjść, no to już staje się takie, wiecie, nie za proste. Tak więc to taka moja rada numer dwa. Albo to, albo to, albo to i to. I trzecia rzecz, to co takie jest moim zdaniem bardzo istotne, przy tego typu maskach zawsze zakładać płetwy, choćby małe. Dlaczego płetwy na nogach są tak istotne? W morzu, gdy mamy płetwy, to te odpychanie się nogami daje duży efekt przemieszczania się. Gdy ich nie mamy i tylko nogami, stopami poruszamy, to my się niewiele ruszamy. A w sytuacji awaryjnej, krytycznej, gdzie łapiecie oddech, coś takiego, to wy nie macie prawie w ogóle siły. Działacie na takiej granicy adrenaliny, takiego pobudzenia, że musicie przeżyć. Wtedy machacie rękami, ale to wymaga powietrza, to wymaga tlenu. Gdy są płetwy, jest łatwiej, bo możecie nogi dać w dół i płetwami poruszać tak na zmianę lewą, prawą nogą i niemal stać na wodzie. Tak wiecie, że głowa jest nad powierzchnią wody, nawet rękami nie ruszając. Da się wtedy opanować sytuację, a bez płetw nie ma lekko. Jeżeli ktoś jest doświadczonym pływakiem z dobrą kondycją, problem nie jest istotny. Taki człowiek sobie poradzi z tego typu sprzętem, szczególnie jeżeli ma świadomość i doświadczenie. Jeżeli ktoś jest, że tak powiem, niepływający, zaczynający swoją przygodę ze snorkelingiem, to w tej masce może się utopić, udusić i problem może być ogromny. Szczególnie, że jeżeli dwie, trzy osoby pływają obok siebie i każdy patrzy sobie na rybki, a tej osobie zdarzy się przypadek, to te inne osoby nie będą nawet tego widzieć. Ratownik z pomostu może tego nawet nie dojrzeć. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczny produkt. Naprawdę. Tak więc ja tylko i wyłącznie Wam, moim widzom, subskrybentom mojego kanału i niesubskrybentom, kto mnie lubi i nie lubi, to nie ma znaczenia teraz. Ale tego produktu Subea EasyBreath 900 nikomu nie polecam, bo jest to moim zdaniem ogromne ryzyko. Zdaję sobie sprawę po opiniach, przynajmniej czytając. Tych ludzi nie znam, więc nie wiem, czy to są prawdziwe opinie, czy nie. Przypuszczam, że tak. Jest dużo opinii osób, które opinie dają bardzo dobrą temu produktowi, ale jak z niektórymi wymieniam się informacją na kanale, na poprzednim filmie, na przykład w opisie, to wychodzi na to, że ktoś pisze, że napisał, że ma taką samą maskę, miał, nigdy nie było problemu, a gdy odpytuje szczegółowo, to się okazuje, że inną maskę ma. Więc ja niemal bardzo szybko rozpoznaję już po tym, że ją używałem, że wiem, jak działa i wielokrotnie mogłem powtórzyć ten problem. Że albo ktoś miał inną maskę, albo z jakiejś innej serii, albo ten sam model, ale jakąś wcześniejszą, gdzie ten zaworek w tej ruce był inny niż obecnie występuje. Wtedy mogło być inaczej. W mojej opinii ta rurka tutaj, w tej masce jest za krótka, ale to chyba nie jest największy problem, tylko ten zaworek, że on jest całkowicie szczelny. Gdy on się zablokuje, tu jest taka jakby gumka, takie silikonowe coś tam jest na tym elemencie ruchomym, że ciężko to, żeby odblokowało. To samą, że tak powiem, grawitacją nie opadnie. Trzeba dmuchnąć ze swojej strony, żeby to opadło i jeszcze głowę dać w dół, żeby ta rurka się wyprostowała, żeby to łatwo, że tak powiem, opuściło się i żeby znowu był dostęp. Zdarzyła się też taka sytuacja, że podczas wydechu
Przepraszam, wdechu to mi się zablokowało, ale miałem te troszkę powietrza, czyli głowa bardziej w dół, tak nienaturalnie do snurkowania, ale bardziej w dół. Dmuchnąłem i opadło. Biorąc wdech, znowu się zatkało. Ja już wtedy miałem 100% pewności, że jest to cholernie niebezpieczny produkt i że go na pewno będę zwracał. Na pewno będę starał się go zwrócić, a na pewno ostrzec moich widzów na temat tego produktu. Z jednej strony dobrze dla Decathlona, że zwrócili ten produkt, oddali pieniądze, bo podejrzewam, że w tym czasie pewnie nagrałbym jeszcze kilka filmów, gdzie idealnie bym pokazał, jak to działa. Na dwóch maskach, dwóch modelach, dwóch rozmiarach. Przepraszam, na tym samym modelu na dwóch rozmiarach. Ciężko wtedy obalić takie coś. A być może dałbym to do ekspertyzy jakiejś firmy, która się zajmuje profesjonalnie nurkowaniem i tak dalej. Decathlon oczywiście chwali się w odpowiedzi na przykład na moją opinię u nich na stronie, że to spełnia jakieś takie i takie certyfikaty, takie i takie. Ale w praktyce mogło mnie to zabić. I nie tylko mnie, a być może wielu ludzi na świecie. Te maski w opiniach możecie sobie dokładnie zobaczyć, jest bardzo dużo negatywnych opinii. Niedopasowania, wcześniejsze modele były lepsze, ta 900 ogólnie jest jakaś problematyczna. Tak więc być może jakiś profesjonalista, jakaś firma profesjonalna zajmie się tymi maskami 900, weźmie je na dokładne testy, ale nie tylko w basenie, ale także i w morzu. Tam, gdzie najczęściej ludzie biorą taki sprzęt, czyli do Egiptu, wiecie, do jakichś ciepłych krajów. I tam to zostanie przetestowane w jakichś takich warunkach. Weźmie dwa modele, weźmie dwa rozmiary i sprawdzi to po prostu dokładnie. I zapewne, jestem niemal 100% pewny, że to łatwo potwierdzić, to co mówię. Podsumowując, co chciałbym Wam jeszcze tutaj powiedzieć, czyli ogólnie problem z tym zaworkiem, można się udusić, po prostu. Można się mocno przestraszyć i można mieć problem z wydostaniem się z wody. Dałem Wam zalecenia, co warto ze sobą brać do wody, gdy w takich maskach pływamy. Czyli ta bojka, czy też kamizelka. Ja wiem, że to może być tak śmieszne dla Was, co ja mówię, bo dla mnie też by było. Ale nie po tej sytuacji z tą dokładnie, z tym modelem, z tą maską, co ja przeżyłem. I nie tylko ja. Tak więc podsumowując, ja zwróciłem maski, ale wiele osób ma problem ze zwróceniem tych masek, a nie jest to mały koszt. I nie można ich przetestować w praktyce, bo jak je przetestujecie? Potem jest uznane, że maska jest bezpieczna i albo nie umiecie użytkować, albo jakieś rysy, albo coś. Druga sprawa. Instrukcje, które są oraz zalecenia, które są na stronie Decathlona i przekazywane w sklepach, to są zaktualizowane informacje po mojej interwencji w 2023 roku, sierpień, wrzesień, a w zasadzie to było we wrześniu. Wcześniej tych takich dosyć istotnych w instrukcji uwag, tych zaleceń i ostrzeżeń nie było. Więc żebyście nie myśleli, że to zawsze było, a ja nie doczytałem instrukcji. Ja zawsze czytam instrukcje. Szukam dziury w całym. Chyba powinniście to wiedzieć, przynajmniej ci, którzy obserwują mój kanał. Ja nie ufam wielu rzeczom, sam muszę sprawdzić. Następnie. Tak więc mój udział tutaj w zakresie bezpieczeństwa, być może w niektórych z Was, już jest. On już faktycznie się wydarzył. Po zgłoszeniu mojej reklamacji w kontaktach moich mailowych i telefonicznych z tą panią, która została przydzielona do tej sprawy, poinformowała mnie ta pani, że nastąpiły konsultacje międzynarodowe z Decathlonem we Francji, czyli z centralą. One trwały chwilę. Czy to wycofać, zatrzymać sprzedaż, co zrobić? Nie została zatrzymana sprzedaż, ale instrukcje zostały poprawione, dodane zostały informacje. Tylko duże ryzyko jest dla osób, które w ogóle nie czytają instrukcji i na przykład moich filmów nie zobaczą. Bo poczyta, a no co tam, złożone działa, popłuczę w wodzie, sprawdzę w basenie. Szybko jest ok, idzie do morza i może być sytuacja krytyczna. Jako, że już kilka osób, w opiniach przynajmniej kilka na razie znalazłem na samej stronie Decathlona, a ile tego nie ma wpisanego, znalazłem dokładnie te same sytuacje ludzie mieli, czyli mogli się udusić i to nie tylko tam są w języku polskim, więc można tam jest opcja przetłumacz w różnych językach, we Francji, wszędzie, że można się udusić, że zatyka się, uniemożliwia wdech. Tak więc to, co mówię, jest prawdą, którą ja sprawdziłem, a jeszcze potwierdziłem, że to nie tylko mnie dotyczy. Tak więc już jakiś wpływ na bezpieczeństwo w zakresie tych ludzi, którzy muszą używać tej maski albo się na nią zdecydują, już jakiś jest.
Gdybym ja kupił taką maskę, a jeszcze jej nie używał, oddałbym ją od razu. Zwróciłbym ją. Osoby, które mi ufają, wiem, że kupiły te maski i oddały. I być może są spokojniejsze. Te inne modele wiem, że mają inny ten zaworek z takim przepustem, czy takim, nie wiem, czy tam jest dziurka, czy coś takiego, że jednak trochę powietrza się tam przedostaje. Czyli nie ma tego uduszenia się. Utrudni, ale trochę jednak te powietrze, jest ten wdech i da się z tym żyć, bo wtedy wiecie, coś weźmiecie powoli te powietrze i ten wydech i to jakoś opanujecie. A w tej Easy Breath 900 to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczny produkt. Znalazłem w internecie taki wątek mask death, czy coś takiego, czyli maska śmierci. Wiem, że możecie się znowu z tego śmiać, co powiem, ale ja ten model Easy Breath 900 SUBEA uznaję za taki model. Jestem przekonany i oby to się nigdy nie wydarzyło, ale jestem przekonany, że jeżeli to będzie cały czas sprzedawane, to w końcu ktoś ulegnie poważnemu wypadkowi, może nawet umrze. Wiem, brzmi to dziwnie, ale wiem, co przeżyłem i wiem, że może to być osoba starsza, może to być jakaś młodzież bez jakiegoś tam doświadczenia w pływaniu, w wydostawaniu się z sytuacji jakichś takich awaryjnych i nie będzie wiedzieć, co zrobić, zdejmie maskę, napije się pełno wody a ratownik nie zauważy, o ile będzie ratownik w okolicy i być może nikt nie pomoże i się okaże, że się utopi albo coś takiego. Oczywiście o tym drugim wątku, gdzie zaczęło mi tętno rosnąć i powietrze coraz szybciej oddychałem, no to jest drugi bardzo istotny wątek, bo tu też coś jest nie tak. Nie ma pełnej wymiany powietrza. Tak więc ta maska moim zdaniem jest naprawdę bardzo niebezpieczna. Podsumowując, moi drodzy, tyle co mogłem, to zrobiłem. Ostrzegam Was przed tym produktem. Zgłosiłem do Decathlona, oni zrobili co mogli. Zapewne względy biznesowe też tutaj mają znaczenie, bo sporo w marketing zainwestowali, są tam jakieś filmiki, zdjęcia, bardzo ładny opis, bardzo ładne reklamy, więc za bardzo z tego produktu nie zrezygnują, dopóki ktoś tego dokładnie nie przetestuje i nie podda pod wątpliwość jako ekspert, ekspercko. Ja tu za wiele nie mogę zrobić, no ja jako użytkownik miałem sytuację krytyczną, u żony była ta sama sytuacja na modelu mniejszym, tym S. Tu nie chodzi o zalewanie wody, tylko ten zaworek tutaj uniemożliwia wdech. Teraz, bogatszy od doświadczenia, jakoś bym sobie poradził z tą maską, bo nie do końca wydychałbym powietrze. Także mieć mały zapas, że gdyby się zablokowało, to wiecie, jeszcze troszkę odchylę, żeby miał czym dmuchnąć. Bo tu nie chodzi o dmuchnięcie sztuczne, bo nie zmieni się tutaj podciśnienie, ciśnienie w środku w tej masce. Tylko ja muszę wypchnąć powietrze, żeby odepchnęło ten zaworek w dół. Więc ja muszę mieć zapas po prostu tego powietrza. To nie jest tak, że... Tak zrobię. Tylko ja muszę wydmuchnąć coś. A żeby coś wydmuchnąć, to muszę to mieć w środku po prostu, w płuca. Słuchajcie, podsumowując, przepraszam za ten film, ale czuję się w obowiązku Was ostrzec przed wakacjami, a zbliża się sezon wakacyjny 2024 i sporo osób będzie chciało coś kupić. Różne sprzęty, być może wymienić. A ja byłem przekonany do produktu, bo miał świetny marketing i był najdroższy. I jakoś tak nie było o tym głośno w mediach, a szukałem. Nie ma, nikt nie mówił o tej masce źle. Ja mówię bardzo źle i biorę pełną odpowiedzialność za to, co mówię. SUBEA Easy Breath 900, ta, którą kupiłem w tamtym roku w sierpniu, około połowy sierpnia przed wylotem do Egiptu, w Decathlonie w Bytomiu, to moim zdaniem śmiertelnie niebezpieczny produkt. U mnie nie doprowadził do śmierci. U mnie nie doprowadził do poważnego wypadku, ale do cholernego stresu i napicia się trochę wody słonej. I dobrze, że był ratownik, który udzielił trochę wsparcia w zakresie tej bojki, bo jednak ułatwiło to chwycenie się szybsze, jakieś uspokojenie i dopłynięcie do drabinki. Te maski są bardzo popularne na świecie i wiem, że w wielu miejscach są zakazywane w hotelach, bo incydentalnie tych problemów jest znacznie więcej niż opinii w internecie. Z tymi maskami są różne problemy. Poczytajcie trochę w internecie, poczytajcie trochę w mediach, to zobaczycie. Zobaczcie choćby same zwykłe opinie na stronie Decathlona. Tylko nie wchodźcie na opinię tak domyślnie, czyli wejdźcie na ten produkt SUBEA Easy Breath 900, opinie, ale nie patrzcie na te wszystkie, tylko z lewej strony z tego menu wybierzcie taką strzałeczkę, tam gdzie jest ocena jednej gwiazdki lub dwóch i tam poczytajcie. Włos sieje na głowie, jak dużo tego jest.
i nie jest ten produkt wycofany. Rozumiem, biznes musi się kręcić, ale ten produkt moim zdaniem jest bardzo niebezpieczny. Przy produkcie 500, 540 i tych innych maskach, tych tańszych, tych jakby można powiedzieć prostszych, ten problem nie występuje prawie w ogóle. Albo w ogóle nie występuje. Dlatego tak dużo ludzi może nie wierzyć w to, co mówię, bo mają akurat tamte modele. Ale ci, co mają 900, no tu kilku Polaków opinię już dało na stronie Decathlona, to możecie zobaczyć. A te opinie to też nie jest tak prosto dodać, bo to trzeba zweryfikować zakup i to muszą zaakceptować, żeby się pojawiła. Ku mojemu zdziwieniu, moja opinia, taka dosyć długa, możecie ją zobaczyć, bo ona jest jedna z pierwszych, z oczywiście najgorszą oceną, pojawiła się i dostała dosyć długą odpowiedź z Decathlona. Podsumowując, już Was nie będę męczył, bo rozgadałem się, ale temat moim zdaniem jest o tyle istotny, że wolę o tym powiedzieć i mieć czyste sumienie, że Wam opowiedziałem tą historię, opierając się tylko na faktach, niż gdzieś tam kiedyś przeczytać, że używałeś tej maski, a nie powiedziałeś. Chociaż kiedyś powiedziałem tam w Egipcie, ale wtedy powiedziałem moim zdaniem za delikatnie na ten temat. Nie chciałem wzbudzać zbyt wielkich emocji. Ale teraz już wiem, że coś z tym produktem jest nie tak, coś z tą fajką, a szczególnie z tym zaworkiem, który tu się porusza, jest coś nie tak. On nie powinien być w 100% szczelny. Nawet idąc pod wodę na te 2-3 metry w tej masce, to ile pod tą wodą będziemy? 10 sekund, 30 sekund maks. Tak więc nawet jakby to nie było w 100% szczelne, czyli minimalne, to my nie oddychamy pod tą wodą, przecież wiadomo, nie? To tak zatrzymujemy w sobie to powietrze. To tam się i tak nic nie wleje, ona się po prostu zatka. Musielibyśmy ciągnąć, żeby jakiś ciurk wody, że tak powiem, ciurkiem woda wpływała i po tej szybce spływała. To w ogóle nie jest niebezpieczne, bo od dołu jest zaworek, gdy dmuchniemy, to wyleci woda. Więc to w ogóle nie o to chodzi. Ktoś ten zaworek zrobił źle, po prostu źle. On jest w 100% szczelny i może udusić, utopić człowieka. I to jest właśnie ten problem. Dobra. Wszystko powiedziałem chyba po 2-3 razy, ja mam czyste sumienie. Dziękuję Wam za uwagę, przepraszam, że ten film trwał tak długo, ale z czystym sumieniem nie polecam ja tych masek Subea i ZBreath 900 z Decathlona. Być może jakaś nowsza wersja tego modelu wyjdzie i będzie inny ten zaworek tam u góry i problemu nie będzie, ale z tym takim półkolistym, przeźroczystym, z taką jakby gumką tutaj, czyli taki pełny, jednoelementowy, nie polecam nikomu. Śmiertelne niebezpieczeństwo albo tragiczne w skutkach, być może do realizacji niebezpieczeństwo dla Was może być. Dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam miłego dnia i dużo, dużo zdrowia oraz oczywiście braku jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji w okresie wakacyjnym, czy to na basenach, czy nad jeziorami, czy też nad morzem Wam życzę. Nie róbmy żadnych głupot, żeby ktoś nie stał się kaleką albo innych problemów, żeby nie było. Ja wracam do zwykłej maski, tej, którą używałem. Być może kupię jakąś nową. Może do jakiegoś centrum nurkowego pojedziemy i kupimy coś profesjonalnego. Nową maskę, nową rurkę. Coś dobrej firmy po prostu. W ten deseń, o to mi chodzi. Albo będę używał tego, co dotychczas, bo zawsze działało bez problemu. Ale z masek pełnotwarzowych na razie się wyleczyłem ja i żona na 100%. Trzymajcie się, pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeżeli Wam ten film się przydał, to oczywiście łapka w górę mile widziana. Dajcie w dół, jak był nudny i w ogóle Was to nie zainteresowało i ta treść według Was jest bez sensu. Jak lubicie takie filmy, jakie ja nagrywam, czyli recenzje, testy, poradniki plus swoje zdanie, różne tematy, to subskrybujcie kanał i będziemy w kontakcie cały czas. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!